Dzień dobry, zapraszam na Gliwicki Przegląd Sportowy. Dzisiejszy program szczególnie polecam zwolennikom samych radosnych informacji ze świata sportu w kontekście naszego miasta. Opowiemy o sukcesie, na który klub SPR Sośnica Gliwice pracował od 2 lat. Ponadto wrócimy pamięcią do zeszłotygodniowej fety z okazji historycznego wicemistrzostwa Polski dla Piasta. Odwiedzimy także drużynę ŁTS-u, która nie odpuszcza walki o awans do 4. ligi. Radosław Nosal, zaczynamy. O tym, że ŁTS walczy o awans do wyższej klasy rozgrywkowej, wiem od dawna. Biało-niebiescy przed 26. kolejką spotkań byli wiceliderami grupy 3. Katowickiej Ligi Okręgowej. Tym razem piłkarzom ŁTS-u towarzyszyliśmy w meczu wyjazdowym w pobliskich Pyskowicach. Sobotnie starcie pomiędzy Czarnymi Pyskowice a ŁTS-em Łabędy zapowiadane było jako mecz przyjaźni. Obie drużyny łączy wiele, m.in. postać trenera Czarnych Adriana Wasika, który w przeszłości bronił barw ŁTS-u. 89 spotkań w barwach tej drużyny, również 14 bramek. Dzisiaj po drugiej stronie boiska w barwach Czarnych Pyskowice zakręciła się trochę łezka wokół? No historię, zostawmy historię, to było kiedyś, dzień dzisiejszy żyjemy, jest rywalizacja, to jest Czarni, derby, więc ma swój smaczek. Smaczku rywalizacji w lokalnych derbach nadał też fakt, że gospodarze wyznaczyli do rozgrywania zawodów piłkę o niestandardowej, jak na panujące warunki, barwie. Okazało się, że macie grać pomarańczową piłką. Mnie ten kolor piłki kojarzy się raczej z trudnymi warunkami, z warunkami, gdzie trzeba grać w śniegu, a tutaj takie coś. Powiem szczerze, że nie zwróciliśmy nawet na to uwagi, no po prostu były pomarańczowe i trzeba się do tego dostosować. No nie ma co tam, że tak powiem, wybierać, narzekać. Takie akurat, takie gospodarz miał, takimi graliśmy i takie też wpadają do siatki. Akurat dobrze mi się grało, bo w poprzednim klubie cały czas trenowałem pomarańczową piłką, więc nie było żadnego problemu. Znaczy, no też się troszkę zdziwiliśmy przed meczem, natomiast piłka jak piłka, okrągła, także trzeba grać. Zostawmy już historię oraz kolor piłki, gramy. Pierwsza połowa zaczęła się od mocnego uderzenia zawodnika z Łabęd. Rafał Perczyński za ten faul otrzymał żółtą kartkę. W dalszej części pierwszej połowy działo się bardzo niewiele. Gra była szarpana, kibice zobaczyli nieliczne oraz mało klarowne okazje po obu stronach. No dokładnie, ta pierwsza połowa była troszkę ciężka, bo to jest zespół z Pyskowic, ewidentnie się cofnął, że tak powiem, zamurowali troszkę bramkę, było, że tak powiem, ciężko się przebić, bo troszkę też gra nie szła po naszej myśli, bo za dużo piłek graliśmy, że tak powiem, na środek zamiast grać bokami. W drugiej, w przerwie troszkę trener skorygował ustawienie i zaczęło, że tak powiem, troszkę to lepiej wyglądać. Druga połowa wyglądała już dużo lepiej. Goście wyszli na nią bardzo zmotywowani. Mocny impuls do rozstrzygnięcia rywalizacji na swoją korzyść dała bramka Rafała Adamczyka po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Po tym trafieniu worek z bramkami rozwiązał się na dobre. Na 2-0 podwyższył Łukasz Bałuszyński. Trzecią bramkę dla przyjezdnych strzelił ponownie Adamczyk i stało się pewne, że ŁTS wywiezie z Pyskowic komplet punktów. Bramkostrzelny z ciebie obrońca. Gratulacje. Ostatnio wyrównałeś rywalizację z Wilkami. Dzisiaj 2 bramki. No tak, jakoś szuka ostatnio piłka mnie w polu karnym i wchodzi. Ćwiczyliśmy ostatnio właśnie na treningu takie dorzuty i dało efekt. Czujesz, że jesteś w formie? No chyba tak, przynajmniej strzeleckiej, bo z tyłu ostatnio brakuje na zero z tyłu i trzeba coś poprawić. Łabędzianie w meczu nie zostali na zero z tyłu, gdyż gospodarze z Pyskowic zdobyli honorowego gola na 10 minut przed końcem spotkania, ale to wszystko, na co tego dnia było stać ekipę Czarnych. Wygrała drużyna lepsza, trzeba przyznać i gratuluję. Wygrywa drużyna lepsza, ale w tej pierwszej połowie napędziliście sporo stracha rywalom. Długo wydawało się, że możecie sprawić niespodziankę. Na to liczyliśmy i w to wierzyliśmy do końca. No trudno, no, troszeczkę nas bramka rozbiła z całego fragmentu gry, bo gdyby może nie ta bramka, to było do końca może ciekawiej. Za mało atutów mieliśmy do przodu, żeby może bardziej pójść i zaatakować. Atuty po swojej stronie potrafili za to pokazać piłkarze z Łabęd. Pyskowice byli dobrze zorganizowani w obronie. Brakowało nam w pierwszej połowie gry skrzydłami i to moim zdaniem po przerwie się zmieniło. Dlatego no faktem, że pierwsza bramka ze stałego fragmentu, ale jednak te boki zrobiły swoje i cel został osiągnięty. A jeżeli chodzi o pierwszą połowę, mieliśmy 2 100% sytuacje. Gdybyśmy strzelili, podejrzewam, że mógłby ten worek się szybciej otworzyć, rozwiązać z bramkami, ale no nie ma co narzekać. Zwycięstwo jest i to jest najważniejsze. Zwyciężyła ekipa z Łabęd, która jednak wciąż traci 3 punkty do liderów z Wilczy. Wróciliście na odpowiednie tory, wcześniej 2 remisy z rzędu, teraz nareszcie zwycięstwo. No tak, no teraz już nie można się potknąć, zostały jeszcze 4 kolejki, liczymy, że wygramy wszystko do końca i liczymy na potknięcie Wilczej.
Na koniec tradycyjnie warto wspomnieć o kibicach biało-niebieskich, którzy do Pyskowic na mecz swojej drużyny mieli stosunkowo blisko. Kibice dopisali, tak, że tak powiem, co mecz tak naprawdę mamy w miarę dobry doping, także było ok. Przyjemnie jest i zawsze się gra troszeczkę lepiej, bo są kibice, to wiadomo dla kogo się gra. Czarni Pyskowice, ŁTS Łabędy 1-3. Piłkarki ręczne SPR-u Sośnica-Gliwice wygrały każdy z 14 meczów w sezonie zasadniczym 2015-2016 i pewnie zwyciężyły w rozgrywkach drugiej ligi. Jednak, aby awansować klasę wyżej, musiały jeszcze w barażowym dwumeczu pokonać faworyzowaną ekipę Jutrzenki Płock. W pierwszym meczu między tymi drużynami z poprzedniego tygodnia gliwiczanki przegrały u siebie 23-24. Wtedy wydawało się, że losy awansu zawisły na włosku. Wszystko miało rozstrzygnąć się w Płocku. Mecz od początku do końca był bardzo zacięty, wyrównany oraz pełen dramaturgii, gdyż rezultat ciągle oscylował w okolicach remisu. Losy zwycięstwa ważyły się do ostatnich chwil. Gliwiczanki zachowały zimną krew i zdobyły zwycięskie trafienie na 30 sekund przed końcem regulaminowego czasu gry. Po końcowym gwizdku tablica świetlna pokazywała wynik 23-24, a więc identyczny rezultat jak ten w pierwszym meczu, tyle że na korzyść przyjezdnych z Sośnicy. O tym, kto zagra w kolejnym sezonie w pierwszej lidze, decydować miały zatem rzuty karne. Tę wojnę nerwów na szczęście wygrały Sośniczanki 4-3 i to one w przyszłym sezonie zagrają na zapleczu Superligi. Po 7 latach pierwsza liga piłki ręcznej wraca do Gliwic, zatem jest szansa na kontynuację wspaniałej tradycji klubu Sośnicy, wypełnionej ogromnymi sukcesami sportowymi. Dziewczyny, gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach. To już wszystkie informacje w dzisiejszym gliwickim przeglądzie sportowym, ale jeszcze nie koniec programu. Ja się już z Państwem żegnam, ale zostawiam Was, drodzy widzowie, ze wspaniałymi scenami zza kulis po historycznym i największym sportowym sukcesie w dziejach Piasta Gliwice. Z cyklu Przeżyjmy to jeszcze raz. Niebiesko-czerwoni wicemistrzami Polski 2015-2016. Do widzenia, Radosław Nosal, Telewizja Imperium.
Kuba Bartosz, wicemistrzostwo Kuba. Ciężko. Sasha, what are you doing? No, with a Modric. It was bringing luck, this beer. I would like to be champion, but I think second place is amazing also. So, dziękuję trenerowi Radkowi Atalowi. Działał na rynku. Zobaczysz to się. Żona wie, że późno wrócisz do domu? Wiem. Poszła spać już chyba. Kornel, gdzie masz koszulkę? Zabrali wszystko. Zostawili mnie w spodnie. Ale masz sali. To śmiechcego, ale za rok będzie mieć, stary. To jest historyczny wynik. Historyczny i my jesteśmy zadowolone, więc tak jak reszta kibiców, więc należy to świętować. Fajnie po prostu. Fajna zabawa z kibicami z piłkarzami. Wchodzę na Piasto od małego. Całe życie niemalże czekałem na tę chwilę, ale wierzę, że jeszcze dłużej mistrza. Tak będzie. Czekaliśmy całe życie na to! Całe życie! No to co, nie kończymy dzisiaj tej nocy, jeszcze rozumiem. No nie, bawimy się dalej, do białego rana! Za młodzież kurczę!